O, witam, witam. No, chyba trzeba się wziąć za porządki w tym akwarium w końcu po dłuższym czasie. I tak się na razie to przedstawia. Jak widzimy, troszeczkę jest tych roślin. No i trzeba będzie z tym zrobić mały porządeczek. Ok, no to pierw wypadałoby spuścić trochę wody. To trzeba przygotować sobie front robót, żeby nie nachlapać. Wiadereczka do spuszczenia wody. A, muszę iść po wąż. Pauza. To jeszcze może wyłączymy sobie pompkę od dolewki, żeby nam tu nie zaczęła się woda dolewać, jak nam spadnie poziom wody. Zmniejszymy sobie też przepływ na filtrze. Na maksa go przydławimy. Będzie mniej chlapało przy okazji. Włączymy skimerka, żeby też nie hałasował w razie, gdyby go czasówka załączyła. Dwa wiadra na wylewkę przygotowane. I spróbujemy trochę tej wody tutaj ubyć, tej wodzie. Ja w międzyczasie spauzuję, żeby tu nie przedłużać filmu.
tak to wygląda w wannie. Jest trochę tej zieleniny. Tutaj trzeba będzie to teraz posprzątać. O, proszę. No także taka akwaponika też jest jednak trochę wymaga opieki. Nie tylko jest ozdobą, ale i wymaga jednak pracy i opieki. O, bo z tyłu liście usychają też, wpadają za akwarium. I to też jest takie trochę pracochłonne i wymaga eksploatacji jednak jakiejś tam. No. Czyli ma to też swoje nie tylko plusy ozdobne, plusy funkcjonalne, chociaż u mnie chyba się nie sprawdziły za bardzo funkcjonalne, czyli ograniczenie tego azotu w akwarium. Ale ma i minusy eksploatacyjne. Dobra, pauzujemy na razie. No to w międzyczasie pozwoliłem sobie podłączyć telefon pod zasilanie, bo to się trochę na pewno czas okaże długi tego nagrywania, przynajmniej może nie samego nagrania, ale będę pauzował często, ale telefon będzie na pauzie też długie okresy, to nie chciałbym, żeby mi padła bateryjka, to już podłączyłem go zapobiegawczo. Okej. Kurde, wszystko leci. Dobra. I teraz to by wypadało trochę te szyby przeczyścić. No one już troszeczkę takiej mgiełki dostały. Ale takiej, co to tylko powinna się łatwo dać wyczyścić. Bez większego skrobania. Zwykłe przetarcie filcem na czyściku powinno dać radę. Przynajmniej zgrubnie. A potem się doszlifuje to już, jak wody się doleje. Ok. To byśmy mieli z głowy. Teraz z tyłu. No, ten czyścik jest o tyle fajny, że nawet pod grzałką o tu przechodzi, to nie widać,
a tu jest grzałka i między szybą a grzałką spokojnie można wyczyścić. Co prawda jest trochę za słaby do tej szyby, ale jakoś tam daje radę. Tu muszę ostrożnie, żeby lampki nie zrzucić. A chyba dla bezpieczeństwa sam ją zrzucę. Bo nie chcę, żeby mi padła do wody. Przy okazji to się umyje. Jak tych sprzętów trochę jest, kabli, to jednak obsługa takiego akwarium jest trochę utrudniona. No, wszystko leci, wszystko spada. Jest to takie trochę deprymujące, żeby nie powiedzieć denerwujące. Ale trudno, jakieś problemy być muszą. Dobra, tu się nie chce czyścić. Tam działka przeszkadza, ale tam akurat się specjalnie nic nie brudzi. Dobra. Lampkę wyłączymy na razie. Odłożymy na bok. O, może to niech on świeci. Zawsze troszkę światła nam da. No i z grubsza jest to przeczyszczone. Szybka, na której stoi lampka do umycia. A i co ważne, wezmę sobie jeszcze trochę wody na próbki do testów, żeby sobie móc coś tam podstawowe rzeczy, chociaż jak azot, potas i fosfor, żelazo pomierzyć. Tutaj sobie trzeba indykator przeczyścić trochę, bo już się przyglonił lekko. To widać w ogóle, co ja robię? Nie widać. No. Indykator czyścimy szorstką gąbką. Uważając, żeby nic się nie wylało.
Chociaż to akwarium już parę razy przyjęło ten płyn z indykatora CO2, to nie jest to dla niego nic strasznego. Ale zawsze to troszeczkę będzie wyglądało. Estetycznie. Łatwo schodzą zielone glony. Tu jeszcze może chyba przelecimy przy okazji. Okej. Dawno nie czyściłem już od dolewki tego czujnika optycznego, więc nie zaszkodzi go trochę odświeżyć, bo jednak to jest istotna rzecz w tym akwarium. Trochę poprawimy jeszcze gąbką, ale widzę, że szyba z drugiej strony też jest troszeczkę do przeczyszczenia, ale to już nie na tą chwilę, powiedzmy. Okej. Dobra, spauzujemy i przygotuję ten sprzęt. Grzałka jedna, grzałka druga do odpalenia. Tutaj trzeba będzie to podłączyć. Tu są grzałki obie podłączone. Co tu zgasło? A, ta lampka. I jak pootwieram zawory, żeby woda mogła już tutaj tędy lecieć, to grzałki się załączy. Obie. Będzie teraz, jak widać? Może będzie. Okej. O, miała być pauza, to ja chyba napauzowałem, a co innego pokazywałem, tylko teraz jeszcze, nie wiem, jeszcze raz będę musiał pokazać te moje zakupy, ale to pokażę jeszcze między innymi teraz tę garść tego, co zdjąłem z akwaponiki, jakie o korzenie piękne, długie. Proszę. Tu jakie gęste, to wszystko trzeba będzie teraz do wody, do słoików pokładać, niech sobie dalej rośnie. Będą dalej w akwaponice, ale już o, ale już w słoikach. No i tam woda akwariowej będzie się do tego dolewać. Piękna masa roślinna. No, trochę odzyskałem jeszcze tych kulek.
stoję tymczasowo, rzuci się do akwarium, żeby się bakterie tutaj, które namnożone są, nie pokończyły. No i tak na szybko, bo nie wiem jak tam, czy z tą pauzą wtedy trafiłem w dobrą stronę, czy nie, to tylko jeszcze raz pokażę. Kupiłem sobie takie jeszcze te testy, żeby sobie porównać z tymi wszystkimi, które posiadam, wyrobić sobie opinię. To są te JBL-a paskowe, ale na aplikację. Porównam sobie, czy pokazują tak samo z tymi zwykłymi paskami paskowymi bez aplikacji. No i bąbelkownicę do CO2 na wąż, za filtr. No, żeby ta dystrybucja CO2 była troszkę może mniej stratna, lepiej żeby to się rozpuszczało. Czy tak będzie, to zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będą pieniądze stracone. A jeżeli stracone, to na hobby, a nie w błoto. No dobra, znowu pauza. No, kwiatki, zakłaponiki już ogarnąłem. Na razie sobie pobytują te w słoiku. Ładnie wybarwione, więc szkoda to wyrzucać. A w domu zawsze jakieś miejsce się dla nich znajdzie. I tutaj zielistka też poupychana. Jeszcze w wodzie akwariowej im tutaj nalałem wody akwariowej. Niech mają trochę do tego do karmienia. No a potem już będzie nawozami, jakimś tam biohumusem się zwyczajnie to wszystko podlewać. No i przy okazji może dodam, że przy płukaniu tych korzeni od tych roślin w wannie, wyjmowaniu ich, to w wannie zaczęło mi chodzić kilka takich podobnych do wypławek. Tak jak pokazywałem, takie krótkie białe glizdy centymetrowej długości, pół milimetra grubości, to tak w wannie były takie podobne, ale czarne. Nie wiem, czy to samo, tylko jakoś tam ubarwione inaczej. Ale kilka takich, dwie czy trzy oraz jedną krewetkę, którą udało mi się uratować malutką. Wrzuciłem ją z powrotem do akwarium. I takie dwie, trzy udało mi się zaobserwować, co ciekawe. No, jestem ciekaw, czy one nie znajdują się również tu, w tym. Chociaż starałem się w tej wodzie jeszcze, bo mam niewylane te dwa ostatnie wiadra, to przepłukać w tych wiadrach jeszcze raz dobrze, żeby one tam sobie troszeczkę odpadły i wypadły przez tu siatkę, ale czy to mi się udało, to nie wiem. W tym białym wiadrze to płukałem, żeby potem jak się woda uspokoi, zobaczyć, czy coś tam się jeszcze rusza, czy nie. No i ciekaw jestem, w końcu będę miał trzy testy JBL-a i szczególnie na ten azot mnie ciekawi, czy będą trzy różne wyniki. No to byłyby już jaja. Jeżeli te przynajmniej nie pokryją się z tymi paskowymi JBL-a, które, gdzie ja je mam, zaraz pokażę. No, jeżeli nie pokryją mi się z tymi paskowymi, teoretycznie powinny pokazywać te same wartości. Mam nadzieję, że tak będzie, bo to byłoby już komedia, gdyby tak się nie stało. Już nie oczekuję, bo wiem, że z tymi JBL-a się to nie zgodzi. Przynajmniej te się nie zgadzają, jest straszna różnica, ale o ile te będą się różnić, no to już będzie ciekawostka. Dlatego kupiłem, bo po prostu już to z samej zabawy, z samej ciekawości, jeszcze parę złotych poświęcę, ale przekonam się, czy w ogóle tym testom, jakimkolwiek testom, jest sens ufać, czy to po prostu jest nabijanie nas w przysłowiową butelkę. No dobra, to na razie pauzuję, czekam aż się poziom wody troszeczkę podniesie i to przełożę może gdzieś z tyłu, żeby tak nie raziło. Później się to wrzuci do filtra kubełkowego, jak będę go otwierał przy okazji, bo to już nie w ten weekend. Chcę mieć spokój dzisiaj z tą podmianką w ten weekend i z tą przycinką na początek.
A otworzenie kubełka i dorzucenie tam jeszcze tych mediów różnych, to sobie zostawię na troszeczkę inną okazję. No dobra, to mała pauza do tymczasem. Ach, się przycina ten telefon. Tu sobie sprawdziłem TDS. Jeszcze raz świeżego naleję. Zobaczymy. Ale tak 9,8 pokazywało. Nie spodziewam się innego wyniku. Tu już widać 8 było. No, jest 8. Ach to. Czemu to nie chce ostrzyć? A, bo AF zablokowane. Teraz może by ostrzy bardziej. Ja pierdzielę. O, było widać, że 8,8. Tak więc taki TDS-ik mi się leje do tego, a w akwarium jeszcze zobaczymy, to już trochę pomieszane, ale tam miałem ponad 200, z tego co pamiętam, to woda akwariowa, 167 jeszcze jest w tym momencie, ppm-ów, czyli już jest mniej, no wiadomo, trochę już tej wody się dolało. To TDS się zaniża. Ok. Pauzujemy. A to przy okazji może, jak teraz nie mam co robić, to z powrotem dognę sobie osłonę, bo ona tu była odchylona do góry bardziej z tej strony, za lampą, między lampą a ścianą, ta część osłony, żeby dawała światło na tą akwaponikę. I teraz to spróbuję z powrotem ograniczyć, żeby tak poza akwarium to specjalnie za bardzo nie świeciło, bo już nie ma takiej potrzeby. Nadzieję, że no jak będzie raziło i odbijało ten pasek tutaj, teraz, bo kamera jest nisko, no to tam jeszcze to widać, ale jak będę siedział w fotelu, zaraz zobaczę, no troszkę go widać, no to tam jeszcze sobie tutaj doreguluję to wszystko pomału później, troszkę trzeba będzie jednak to odjąć, będzie mniej, dobra. Kolejna pauza. Może teraz jeszcze pokażę, jak u mnie są te deszczownice poustawiane. O, jak widać, dwie do wewnątrz akwarium, a trzecia, to już nie wiem, czy będzie widać. O, tam na tylną szybę sobie i tam w dół sobie psika. No a tutaj wylot główny i on jest osłabiony właśnie przez te deszczownice, żeby tak mocno mi tutaj nie kręcił wodą. A, rozumiem to. I tak, żeby mi tu mocno nie kręciło wodą w tym akwarium. No tutaj, a i tu jeszcze będę musiał usunąć tą część roślinki, jak widać, z tymi krasnalkami, bo właśnie tu strumień wody na nią dmucha i krasnale na niej widocznie jest krasnalolubna, że tak powiem, w przeciwieństwie do staurogeny, jak widać, też tu na nią to dmucha, widać, jak te bobelki tu lecą i zawracają i ten dołek został wykopany. Ale jednak na niej chętniej tutaj porastają. Czyli musi być roślinka jakaś taka słabsza,
też plus bogactwo w wodzie było po tej półtorej miesiąca braku podmianki składników, plus strumień wody. I tutaj, jak widzimy, chętnie to się zalęgło. Tu za pamięci utkniemy sobie to. No, chyba cała pójdzie do likwidacji, bo tu na dole też trzeba to wyłapać wszystko, żeby potem się nie rozpleniło. No to staurogena będzie miała miejsce, gdzie się rozrosnąć. Lepiej, żeby mi to jakiś zarodników zaczęło puszczać. No i tak jeszcze sobie pomyślałem, że skoro mam drugą osmozę spożywczą, no to jeszcze mogę sobie nią wspomóc. Dlaczego nie przyspieszyć ten cały proces? Zawsze to parę literków krócej dolewania. Tam osmoza ma nazbierane spożywcza. Zawsze ten baniaczek 10-litrowy, to tam jakieś 5 litrów, zawsze można z tego szybko dolać i nalać i dolać. 5 litrów w tą, a 5 w tą, zawsze to krótszy czas. I kolejny dzbanek. Tym bardziej, że tam jest już pod ciśnieniem ta woda w tym baniaku. Nie zabiera to ciśnienia wodociągowego i nie spowalnia tej osmozy, która tu leci przez grzałki do akwarium. Pracują grzałki? Pracują. Bo tam baniaczek ma swoje ciśnienie od membrany, takiej wewnątrz, w środku on ma, które wcześniej zrobiła woda wodociągowa. I zawsze parę dzbanków można w szybkim tempie nalać i wlać do akwarium. Ok, myślę, że można pomału się przymierzać do kombinowania z roślinami. Już ten poziom wody jest na tyle wysoki, że coś tam damy radę. To jeszcze może troszeczkę zabiorę tej mojej rzęsy wodnej, która miała być pispią. Przypomina rzęsę wodną. Piski to nie przypomina nic a nic. Taka drobnica, że ho ho. No ale dobra. Trudno. Nie chce rosnąć, to nie będzie. No. Pistia. Jak rzęsa wodna. Drobne listki. Do wyrzucenia. No, to trzeba by było coś zacząć ciąć. A przynajmniej udawać, że się coś w tym akwarium stara zrobić. Trudnego, że brak pomysłu, co tu zrobić. Co tu zrobić? Dobra. Ludwinia do cięcia.
zagęszczamy. Okay. Aromatika, ona ładnie mi tu powyrastała. Ja ją bym musiał dać strasznie gdzieś na tyły. Bo ona jest szybsza od pogestemona. Czy tam pogostemona. I ona tu wszystko zakrywa. To by trzeba było ją się ładnie tutaj jej pozbyć. I wsadzić za pogestemona. Te małe kawałki zostawię, ale te najdłuższe... O, chyba wszystko wyjdzie. No dobra, czyli wszystko chce wyjść. I niech ona idzie tam do tyłu, robi za tło. Znaczy, tak, aromatika. Dlatego i na razie nie będę chciał przycinać, bo chciałbym, żeby ona tam z tyłu była wysoka. To delikatne to przytniemy, będzie gdzieś z przodu. O, to też trzeba będzie coś z nim zrobić. O. Ale to później. Pierw z tą aromatyką trochę sobie tutaj poszalejemy. Tu kolejna. I tą ją gdzieś tam strasznie do tyłu trzeba dać. I jak najgłębiej zakopać, zakopać, zasypać. Ok, a po gestemonki do przodu. Już będą lepiej widoczne. Ten pogestemon tu jest za blisko. Mamy go do rogu. Niech tam zakrywa to, co ma zakrywać. Tego też tutaj z tyłu przesuniemy. Będzie troszkę grzałki i oddalona od aromatyki. To powinien dostać więcej światła. Przesuwamy je do przodu. Te pogestemony. Oczywiście mam na myśli. No w sumie to może jeszcze coś urośnie. Tutaj trzeba by było przebrać te dłuższe, ładne, fioletowe, zostawić. Tu gdzieś ciach. I z powrotem. Już
Nawet nie wiem, co to jest. O, ty kolego, jesteś długi. Aż za. Trochę się tutaj. Niech się rozkrzewiaj. I tu go cię dogęścimy z tyłu. O, z tyłu. O, będzie ładnie zdobił. O, ten też jest długi kolega. Troszkę go skrócimy. I z tyłu za pogestemony, żeby zdobił. Pójdzie w górę, będzie nad nimi czerwony. A pogestemony na jego tle będą ładnie zielenią się chwaliły. O. Ok. I podobnie tego. Też go tam z tyłu damy. Przy gąbeczce. O, tam trzeba piachu podsypać, widzę, bo mało. Tu jest nadmiar. O, to tu damy. Ok. Te to w ogóle są dławione. To je zaryzykuję tu z przodu. Całkowicie. One w ogóle najmniej chętnie rosną. Też już nie pamiętam w ogóle, co to jest. Ale rosną. To nie jest tak źle z nimi. Ale strasznie kruche widzę. Pękają w rękach. To do wyrzucenia sama łodyga. Nie wiem, czy to widać tu, co ja tu robię w ogóle. O. No, z tego nie wiem, czy coś będzie. Takie ludwigi takie marne strasznie tutaj, że chyba trzeba je odświeżyć. Ciachnąć i na nowo włożyć. Takie w wersji mikro się zrobiły. To nie wiem, czy ja tego chcę. Tylko robi plątaninę, wszędzie się wkręca, a ozdoba z tego żadna praktycznie. Dobra. I teraz tu, może byśmy się za to wzięli. A to ja bym tak zrobił, że tu bym to ciachnął gdzieś na tej wysokości, niech się rozkrzewia. I szybko obok włożył całą resztę. Może coś z tego będzie. Ok, tu jeszcze mamy
właśnie, to coś słabo rośnie. Widocznie to nie do tego akwarium się nadaje. No ale jakoś tam wegetuje, więc na razie zostawię. Tutaj teraz ciachniemy. Tam coś, aha, tutaj gdzieś. Gdzieś, gdzie to zielone się przy czerwonym znajduje. I zasadzimy z powrotem. Nie chciałbym za dużo tutaj roślin wyrzucać, no ale i tak się rzadko zrobiło, widzę. Żeby trochę tej masy zostawić jednak, a żeby dalej to miało szansę rosnąć sobie. Wszystko. Te pogestemony, nie wiem czy jeszcze później nie poprzycinam, bo one jednak też długie i się trochę kładą, no ale zobaczymy. Okej, okay. Czy coś tu jeszcze... Aha! To trzeba by było też... To spróbuję na dwie raty. Na świeżo tu podetnę. Chodź to. W jednym miejscu i gdzieś tu w drugim miejscu. I to wszystko razem. Do gleby. I niech sobie rośnie. No i myślę, że na tą chwilę nie będę więcej tego akwarium męczył. Ani oglądających. Bo tu chyba nic więcej takiego mądrego nie zrobię. Teraz tylko pozostaje siateczka, troszkę drobnicy zebrać, pływającej, bo śmieci się narobiło. Ho. Z tym tu zawsze jest kłopot tych listków. Łodyżek zawsze nam odpada i ciężko to wszystko wyzbierać. O, już pół siatki prawie tego jest, a drugie pół to jeszcze praktycznie z
czasem się wyłowi, jak to zacznie pływać już po wierzchu. Okay. Co tu można by było jeszcze? Coś tu widziałem. O, to jeszcze jest długie. No to ciach. I do ziemi. Niech rośnie. Od początku. No tu mi tu widzę przymarniało. Ostro przymarniało. Było przysłonięte bez światła. Waliczy. No, zobaczymy. Teraz jest odsłonięta, może jej to posłuży bardziej i odżyje. Bo tak to całkiem nieźle sobie radziła. Nie powiem. Ok. Chyba jest to wszystko już na tyle przerzedzone, uporządkowane, żeby pokazało, swój urok bądź lichotę, to musi troszkę to wszystko okrzepnąć i się rozrosnąć. Zobaczymy, jak to będzie. 58 minuta. Czy ja chcę coś tu więcej pokazywać? Chyba nie ma nic. Woda tylko się już do końca zostało może z 3 cm niecałe. A, to może przy okazji, ponieważ karmienie już dawno minęło i rybki nie dostały jeść, odsypniemy coś im tam na odstresowanie. Nie za dużo, bo nie wiadomo, czy będą chciały podjąć pokarm. Zobaczymy, jak zareagują. No, głupiki to są bezproblemowe pod tym względem. Z ręki by jadły prawie. No, potem se znajdą na dnie i wyjedzą. Także tak to teraz wygląda. Bez akwaponiki. Po przycięciu, po podmianie wody praktycznie już woda jest prawie uzupełniona. A jak to będzie się kręciło, to za tydzień, dwa się zobaczy. I mamy 59 minut 45 sekund, więc myślę, że wypada to już zakończyć i nie męczyć nikogo więcej. Dzięki, pozdrawiam tymczasem. Hej, hej.